Biblia, nazywana też Pismem Świętym, a przez wielu także Słowem Bożym, to zbiór ksiąg religijnych stanowiących podstawę judaizmu i chrześcijaństwa. Jest ona najbardziej znaną i najbardziej rozpowszechnioną książką na świecie. Prawie każdy człowiek może przeczytać ją w swoim ojczystym języku. Wyraz Biblia pochodzi z języka greckiego, w którym biblios oznacza papirus, a biblion, w liczbie mnogiej Biblia, oznacza księgę. Najstarsze fragmenty Biblii pochodzą z XIII wieku przed naszą erą. Ostatnia jej księga powstała pod koniec drugiej połowy I wieku naszej ery. Zarówno pod względem formy, jak i treści, Biblia należy do arcydzieł literatury światowej. Dla wielu osób jest ona listem od Boga do ludzi, przez ludzi spisanym. A oprócz przesłań religijnych zawiera też podstawy etyki, wartości humanistyczne, wiedzę historyczną, a także jest jednym ze źródeł kultury europejskiej. Jest to księga bardzo zróżnicowana. Składa się ona z 73 części takich ksiąg składowych, które spisali różni autorzy. Niektórzy z nich byli wykształceni, inni nie. Mieli oni też różne doświadczenia życiowe, różne przeżycia, różne kręgi zainteresowań, nawet nie wszyscy mówili tym samym językiem. Biblia powstawała przez wiele wieków i większość jej autorów nie miała możliwości się poznać. Poszczególne księgi można traktować jako odrębne dzieła literackie, ale można też traktować Biblię jako całość, która ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Różni pisarze mieli nie tylko własny styl, ale też używali różnych form wypowiedzi. Sięgali po rozmaite gatunki literackie. Znajdujemy w Biblii na przykład pieśń, psalm, opowiadanie, kronikę, przypowieść, dialog filozoficzny, hymn, przysłowie, aforyzm, kazanie czy tren. Niektóre księgi są bardzo kunsztowne i mają wielką wartość literacką. O innych, na przykład o kronikach, nie można tego powiedzieć, nie mają one takich walorów, ale na przykład są ciekawe dla osób interesujących się historią. Poza tym jest także wielu autorów przekładów biblijnych i również te przekłady, tłumaczenia są dość zróżnicowane. Wspomniałam o tym, że Biblia jest źródłem kultury europejskiej. Możemy tutaj mówić o czterech płaszczyznach. Po pierwsze, oczywiście chodzi o płaszczyznę religijną, ponieważ, jak wspomniałam, stanowi ona podstawę wierzeń wielu wyznań. Po drugie, prawo i etyka. Na przykład 10 przykazań jest to uniwersalna podstawa stosunków międzyludzkich. Niezależnie od wyznania, dla wielu ludzi jest oczywiste, że takie czyny jak morderstwo, kradzież, gwałt, to zachowania naganne. Nie są one akceptowane społecznie. Zdecydowana większość ludzi je potępi. Po trzecie, Biblia jest inspiracją dla artystów, dla pisarzy, malarzy, rzeźbiarzy, reżyserów czy muzyków. A zatem mamy tutaj źródło na płaszczyźnie sztuk pięknych. Czwarta płaszczyzna to płaszczyzna językowa. Z Biblii pochodzi wiele używanych do dzisiaj związków frazeologicznych i przysłów. Na przykład mówimy, że ktoś stanął, jak go Pan Bóg stworzył. Na przykład mówimy o kamieniu węgielnym, chlebie powszednim, zakazanym owocu, o wieży Babel czy synu marnotrawnym. Wspomniałam wcześniej, że Biblia składa się z 73 ksiąg. Księgi te dzielimy na rozdziały, a te z kolei na mniejsze cząstki zwane wersetami. Z różnych względów nie wszyscy uznają za kanon biblijny wszystkie 73 księgi i dlatego w wielu przekładach Biblii znajdziecie tylko 66 ksiąg. I tak w skład Starego Testamentu wchodzi 46 lub w wielu przekładach Biblii 39 ksiąg,
a Nowy Testament składa się z 27 ksiąg. Księgi Starego Testamentu możemy tradycyjnie podzielić na księgi dotyczące prawa, na proroctwa i pisma, albo według innego podziału stosowanego na ogół przez chrześcijan, na księgi historyczne, dydaktyczne i prorockie. I również księgi Nowego Testamentu dzielimy na księgi historyczne, na księgi dydaktyczne, na które składają się listy, oraz mamy jedną księgę, którą nazwiemy księgą proroczą. Istnieje bardzo wiele przekładów Biblii na język polski i chciałabym wspomnieć tylko o kilku najważniejszych. Na przykład znamy takie przekłady psalmów jak Psałterz Floriański, który powstał pod koniec XIV wieku, Psałterz Puławski, którego przekładu tego dokonano pod koniec XV wieku, Psałterz Krakowski, którego rękopis powstał prawdopodobnie pod koniec XV wieku, a wydany on został po raz pierwszy w 1532 roku. Znane są też fragmenty przełożone na język polski i tak na przykład w kazaniach świętokrzyskich pochodzących prawdopodobnie z końca XIII wieku lub z XIV wieku oraz w kazaniach gnieźnieńskich z początku XV wieku odnajdujemy fragmenty przekładu Nowego Testamentu. Przekładem Starego Testamentu powstałym w XV wieku jest Biblia Królowej Zofii. No i znane są również poetyckie przekłady różnych fragmentów Biblii, na przykład Jana Kochanowskiego oraz współcześnie Romana Brandstettera, Czesława Miłosza czy Artura Zandauera. Jeżeli chodzi o przekłady całej Biblii na język polski, no to wypadałoby wymienić następujące. Biblia Leopolity z 1561 roku, Biblia Brzeska, wydana w 1563, Biblia Nieświecka z roku 1572, Biblia Jakuba Wójka, to jest bardzo znany przekład Biblii, została ona wydana w 1599 roku, następnie Biblia Gdańska z 1632 roku, oraz współczesne przekłady, takie jak Biblia Tysiąclecia, Biblia Poznańska czy Biblia Warszawsko-Praska, wydane już w drugiej połowie XX wieku.